Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. W tym krótkim filmiku chciałem Wam pokazać, gdzie ja praktycznie zawsze kupuję swoje pędzle, ale także konkretnie o konkretnych pędzlach trochę opowiedzieć o każdym z tych pędzli. I zasadniczo to pędzle, które stosuję do pejzażu na przykład, są bardziej zróżnicowane, jest ich po prostu więcej. Na przykład portrety takie, powiedzmy, bardziej malarskie prace, no to już tych pędzli używam mniej i są to zazwyczaj inne pędzle. Jednak myślę, że z tego filmiku się czegoś dowiecie. Ok, więc zaczynamy. Zasadniczo mam tutaj odpalone takie karty z czterema sklepami, gdyż niestety tych pędzli nie da się wszystkich kupić w jednym miejscu. Może kiedyś zrobię takie zestawy, będzie można ode mnie po prostu kupić te pędzle żeby nie szukać ich w różnych miejscach i płacić dodatkowo za przesyłkę ale to może takie plany na przyszłość Póki co więc najlepszy sklep moim zdaniem to nie jest żaden sponsoring czy reklama, jakaś płatna promocja po prostu ja w tym sklepie najwięcej kupuję ma on najlepsze ceny i po prostu yy, nigdy nie miałem jakichś problemów że w paczce czegoś nie było nawet obsługa tego sklepu nagrywa takie filmiki, gdzie daną paczkę pakuje, że jak na przykład czegoś brakuje w paczce, to oni mają taki dowód, że to spakowali na przykład, więc ludzie też są pewniejsi wtedy co do swoich jakichś wątpliwości pewniej Ok, więc zasadniczo szał dla plastyków. Od jakiegoś czasu zmieniła się tutaj oprawa graficzna tej strony. Jednak w sklepie wiele się nie zmieniło. Kategorie są praktycznie takie same, więc szukamy pędzli. I tutaj mam o pędzle i szpachelki. Taka kategoria. I jakie pędzle z tych tutaj, które są, mógłbym Wam polecić. No, na pewno do pejzażu, to za, albo może najpierw opowiem o portrecie. Więc do portretu to zasadniczo dobrze jest używać pędzli szczecinowych. jednak w tym sklepie tutaj szał dla plastyków, no nie ma y, tych pędzli, które są najatrakcyjniejsze dla mnie. Dobre pędzle są te z Windsor Newton, na przykład Artist Hawk, ale one są y, dużo droższe od takich pędzli. Renesans, to wejdziemy może w tą kartę, pędzle Renesans na stronie i też to nie jest jakaś płatna reklama czy coś takiego, mimo że e, jakiś czas temu dostałem trochę od Renesansu materiałów, jednak e, tych pędzli nie dostałem, po prostu sobie je kupiłem i wypróbowałem. Jest to seria 2001. I tutaj musicie patrzeć na literkę, bo B na przykład to jest bodajże bright, czyli płaski pędzel. E, FR, czyli filbert, czyli taki okrągły bardziej zakończenie, tak zwany często używane słowo koci język. I tutaj mamy też długi e, płaski pędzel, kolejny w tej serii okrągły pędzel i wachlarzyki. Muszę wam powiedzieć, że ja polecałbym wam Filberty, czyli te FR. Coś średniej wielkości, na przykład czwórkę, tutaj o. Powiedzmy czwórkę z tych Filbertów, czy na przykład trójkę, dwójkę, trochę mniejsze pędzle z 2 i z 2 większe. Jeżeli chodzi o takie duże szczecinowe pędzle, to po prostu nie opłaca się kupować takich serii, bo zobaczcie ceny. 28 zł, a wiele tutaj można też zdziałać takim zwykłym szczecinowym pędzlem z jakiegoś zestawu. Więc zasadniczo dwie dwójki, na przykład rozmiar filberty, czyli te półokrągłe z literką F i dwa jakieś większe, na przykład z tych szczecinowych. I to jest taki mój wybór właśnie do portretów. Kolejnym pędzlem, który jest bardzo dobry, ale jest też bardzo drogi. Do portretów takich właśnie malarskich, Ala Prima na przykład, czy coś takiego, to na przykład musicie go kupić w sklep plastyczny.pl. To już jest inny sklep, ponieważ no, nie ma ich. Może się to zmieni, ale na chwilę obecną nie ma tych pędzli w innym miejscu. I są to pędzle Rafael Kevrin. Tak się nazywają. To są właśnie te pędzle. One są taką imitacją, są to pędzle syntetyczne, ale bardzo dobrze imitują mangustę. Dlaczego one są dobre? Ponieważ one tam jakieś nawet badania ta firma robiła i stworzyli takie włosie, które idealnie odwzorowuje mangustę. I muszę Wam powiedzieć, że to jest prawda, bo ja sobie kupiłem kilka tych pędzli i one naprawdę są nawet takie. Postrzępione, bo problem z imitacjami często włosia jest taki, że producenci używają po prostu syntetycznego, jakoś plastikowego czy nylonowego włosia, a te tutaj, one są tak trochę postrzępione. Te włosy nie są równe, są naprawdę jak naturalne włosy, właśnie włosie z mangusty, jednak są to pędzle syntetyczne. Czyli polecałbym również filberty, czyli te tutaj zaokrąglone, i też sobie dwa na przykład mniejsze, dwa większe, ale widzicie tutaj, że cena tych pędzli no po prostu jest wysoka. Jednak one są syntetyczne, bo prawdziwą mangustę byśmy kupowali, to na pewno by się szybciej zużyła, bo pędzle naturalne z reguły się szybciej zużywają, a tutaj syntetyczna mangusta mogę je polecić. Są jeszcze inne odmiany tych pędzli syntetycznych, a nawet swinsor Newton, mangusta jakieś tam Monarch chyba się nazywają, ale one są po prostu są to trochę sztywniejsze syntetyki. Włosie nie przypomina mangusty, muszę wam powiedzieć, że tylko te pędzle nadają się jako właśnie taki odpowiednik włosia naturalnego. Ok, to to do portretów ala prima i oczywiście jeszcze do tych portretów ala prima możecie sobie tak mm, zerknąć też na pędzle tutaj w szale. Ale sobie wejść na przykład w komplety. I przyda się taki zestaw. Też dobre są te pędzle. Dalej, Rowney. Na przykład te cztery sztuki za dyszkę. Albo na przykład też kupić sobie taki zestawik z Royala. I tutaj mamy trzy takie wielkości pędzli, właśnie syntetycznych. Jest to taka bielona szczecina, i to jest wersja naprawdę ekonomiczna. Jednak no, tutaj te na przykład pędzle, też dalej Rowny i 6 sztuk, mamy za 22,65 one troszeczkę są gorszej jakości, wiadomo, od tych kupowanych na sztuki, ale się przydadzą na przykład do tła, no to te możecie sobie kupić, mamy trzy rozmiary za 20 zł, czy takie mniejsze na przykład, są to też bielone szczeciny dobrej jakości. Czyli to do portretów, to bym polecał Wam właśnie takie pędzle szczecinowe, jakąś imitację mangusty, czy na przykład jakieś Sobolowe, też takie pędzle z Sobola, do akwareli, głównie jednak jakieś linie czy detale można też w a la prima technice wykorzystać. Ok, to teraz przejdziemy do pędzli, które używam do pejzażów pejzaży. Zobaczymy sobie zaraz. W Pejzażu lepiej się, przynajmniej w moim przypadku sprawdzają pędzle syntetyczne, jednak nie, nie do wszystkich zastosowań. To do pejzażu polecałbym Wam na przykład jakieś dwa płaskie pędzle do podmalówek, na przykład akrylowych, czy, czy takich wypełniania płaszczyzn, robienia na przykład nieba, no to coś syntetycznego, płaskiego, na przykład te pędzle. Nylonowe płaskie torej z Restauro House. One są niedrogie z tego co pamiętam. No nie, trochę cena może jest wyższa. Może być jakieś po prostu z dwa płaskie, średniej wielkości pędzle syntetyczne. Musicie sobie poszukać, ale z reguły mogą być tutaj takie mm, złote czy białe. Coś z płaskich pędzli, dwie sztuki, na przykład większą, mniejszą. Kolejny pędzel, który by się do pejzażu przydał, to jest po prostu taki mały, zwykły jakiś pędzel, taki okrągły, na przykład też tutaj ten z Restauro House by się nadał. Zobaczcie sobie o mały, okrągły seria bodajże 886 jakaś. I coś małego, na przykład 0, tu widzicie 4 zł, on kosztuje. Są też takie pętle z Kohinora, takie zwykłe za 2 zł, też okrągły, mały, jakiś trójka, to trochę już za duży do tych zastosowań, ale 0 spokojnie możecie z dwa sobie kupić. 4,51 kosztuje, no to taka cena średnia powiedzmy. I on się przyda na przykład do jakichś takich małych pni drzew czy gałęzi. I tak właśnie mówiąc o gałęziach czy liściach, listowiu, drzew, to przyda się też takie liner pędzle, czyli takie z długim, naprawdę długim włosiem. I mogę Wam polecić, bardzo dużo używam. Colibri Seria 3006. To są pędzle takie do jakiegoś liternictwa, może czy, czy czegoś takiego. Jednak one się w pejzażu świetnie sprawdzają. Polecałbym Wam 0 rozmiar do naprawdę małych, cienkich linii, jakichś gałęzi, czegoś takiego. I polecałbym Wam największy też rozmiar, dwunastkę, bo on po prostu przyda się do liści robienia takich odciskania, tak praktycznie takiego pieczątkowa pieczątkowania. W jednym z filmów właśnie o tym mówię. Czyli największy i najmniejszy się przyda. No jeżeli macie budżet, no to jeszcze jakieś dwa średnie na przykład. Ale też alternatywnie, bo one są dość drogie te pędzle, zauważcie, najtańszy kosztuje 880, ale też są fajne, tylko trochę mają inną sztywność, jeżeli wypróbujecie to też to na pewno zauważycie, czyli te 3006 z kolibri, yy, seria. Ale również z Renaissance firmy taki pędzel. On jest bardzo podobny, też liner 1010RL jakaś seria. On jest po prostu tańszy. Widzicie, najmniejszy kosztuje 6 zł i 5 groszy. To też bym polecał ten najmniejszy, bo z tym pędzlem jest taki myk, że one są trochę mniej sztywne. I te większe trochę się mniej nadają. Czyli tutaj z tych to bym polecał Wam 0, no może 2-zera i 3-zera, czy, czy ten najmniejszy po prostu kupić. On jest bardzo dobry do takich gałęzi yy, czy trawy, na przykład liści jakiś do naprawdę detali takich prac szczegółowych. To bym go polecał na równi praktycznie z tym kolibri białym. Jednak troszeczkę mam mniejszą sztywność włosia co może niektórym przeszkadzać, musielibyście sobie popróbować, ale zasadniczo ten liner jest dobry do pejzażów do pejzaży ok co jeszcze mogę Wam polecić z pędzli, tu z tego szału, ten pędzel jest fajny, tylko on chyba jest dość drogi do takiego blendowania, no nie jest aż tak drogi, no dyszkę kosztuje 10,95 to jest taka chyba imitacja z Sobola, czyli takiej łasicy jakiejś. Mam go czasami po prostu do wygładzania czy blendowania nieba czy czegoś takiego. To taki wachlarzyk syntetyczny się przyda do takiego mieszania. No, ja tego akurat wachlarzyka syntetycznego nie używam do jakiegoś robienia traw, tak jak niektórzy używają. Po prostu wygląda to sztucznie. No, nie używam po prostu. Tylko do blendowania. Czyli do takiego wygładzania jakiegoś, czegoś takiego. I kolejne pędzle do pejzażu. To już ich tutaj nie ma w szale. O, tu widzicie, jest podobny pędzel z renesansu też taki syntetyczny. Pewnie będzie trochę tańszy. I teraz bardzo ważnym pędzlem w pejzażu jest wachlarzyk ze szczeciny. Ale powiem wam, że z tymi wachlarzykami jest taki problem, że one mają za mało tych włosów. Tutaj mamy nawet te najlepsze, czyli powiedzmy Winsor Newton, jakiś tutaj Yy, powiedzmy, wachlarzyk ze, ze Szczeciny. One nie mają praktycznie tyle tego włosia, co potrzeba. Tu, bo zauważcie, mamy pędzel również z Restauro House. W Szczecinowych tutaj pędzlach, widzicie, jest taki pędzel, niby to jest, no bo to jest Szczecina. On tak na zdjęciu wygląda, ale powiem Wam, że ja go kupiłem i on trochę jest tutaj za rzadko tego włosia ułożone i po prostu się nie nadaje do niektórych rzeczy i to musielibyście kupić sobie taki pędzel. Tu już w innym sklepie, bo nie ma po prostu tych pędzli w wielu sklepach, praktycznie tylko w tym sklepie Art Equipment. Czasem też korzystam z tego sklepu Kozłowski. Kozłowski 4228, pędzel wachlarz szczecina. Tu mamy akurat numer 10. One naprawdę są, przynajmniej te, które ja kupiłem, mają więcej tego włosia. Nie tak rzadko osadzone są, po prostu mają więcej tego włosia, i przez to można tak właśnie jakieś trawy czy liście nawet tymi pędzlami robić. Czyli kozłowski, musicie sobie obczaić, zobaczyć. Na pewno będziecie zadowoleni, bo mówię Wam, że. Ma on sporo włosia, z firmy Renesans, tutaj na sklepie właśnie APA Polska, też w tej serii 2001, jest też wachlarzyk, widzicie. Ale no też on nie ma za dużo tego włosia. Jedynie mogę Wam polecić szczerze ten Kozłowskiego, ale musicie go kupić, a często jest problem, bo tylko jedną rzecz chcecie kupić w sklepie internetowym, więc może kiedyś właśnie takie zestawy porobię i będę je sprzedawał. Abyście wiedzieli, czy tam mieli jakąś jedno źródło, byście kupili po prostu ode mnie, a nie musielibyście płacić za przesyłki z, z kilku różnych sklepów. Więc to są zasadniczo pędzle, które stosuję do pejzażu. Yy, mogę Wam powiedzieć, że dużo też jest pędzli takich niestandardowych, czyli jakichś takich po prostu które się trochę zużyły, jakieś tam coś wypadło, trochę tego włosia i do niektórych zastosowań takie eksperymentalne, zużyte pędzle się też nadają, nawet nieraz niemożliwe jest uzyskanie odpowiednich sztychów czy ruchów tego pędzla, śladów przez takie nowe, zupełnie nowiutkie pędzle, ale taka baza to, tak jak mówię, mogę Wam polecić. Z dwa linery, takie małe, okrągłe pędzle te duże linery, du długie włosie kolibri i Renesans, czyli te z tym długim włosiem, to na pewno się przyda, bo to świetnie detale, one trzymają dużo farby więc mogę je polecić. Kolejny no to wachlarzyk ze Szczeciny, właśnie ten z Kozłowskiego, później jakiś wachlarzyk do blendowania jakiś miękki. Z dwa płaskie jakieś syntetyki do nieba na przykład takich gładszych powierzchni, po prostu wypełniania. Ok, to są wszystkie praktycznie pędzle, które mogę Wam polecić. Jeżeli jakieś bardzo dużo pędzli wypróbowałem i stwierdziłem, że gdybyście mieli wszystkie pędzle kupić sobie i popróbować, bo to jest najlepsze, gdybyście mieli środki i kupili. Po prostu bardzo dużo różnych pędzli, próbowali to po prostu najlepiej tak jest, ale no jest to dość kosztowne i myślę, że taki materiał spontaniczny, co prawda, ale wyjaśniający jakich pędzli możecie sobie szukać. No to myślę, że taki materiał się właśnie takim osobom typowo zainteresowanym malarstwem przyda. Ok, czyli mogę wam polecić. Szał dla plastyków, to nie jest żadna reklama. To jest po prostu sprawdzony sklep, ja z niego korzystam już 7 lat, a sklep ma 30 praktycznie. Nigdy, nigdy nie miałem problemów, że czegoś brakowało w paczce, wręcz przeciwnie, czasami dostałem nawet jakieś próbki, jakiś tam farb do przetestowania, pędzle kiedyś były gratis dodawane, no taka jakość była średnia tych pędzli, ale to jest miłe, że jest jakiś gratis. Ostatnio tych gratisów trochę nie ma, ale często są fajne promocje w tym sklepie i, tak jak mówię, koszty przesyłki są niskie. Po prostu no, profesjonalny sklep, no, 30 lat na rynku jest i mogę Wam go szczerze polecić. Później ten sklep plastyczny.pl też jest dobry. Głównie kupuję w nim też te właśnie pędzle, czasem Rafael Kevin. Też ma nieraz fajne promocje, jednak ceny są ciut wyższe. No, z renesansu pędzle, no to w sklepie APA Polska możecie kupować sobie te ze Szczeciny, bo one są fajne. Do akwareli też są fajne pędzle, ale to już może w osobnym materiale. No i w tym Art Equipment, no bo nie ma tych Kozłowski pędzli, przynajmniej ja nie mogłem ich znaleźć w innym miejscu. Ok, tyle w tym filmiku. Jeśli filmik się Tobie spodobał, taka spontaniczna forma, co prawda, jednak no myślę, że będzie to dobry materiał dla osób, które nie wiedzą, jakie pędzle kupić, a chciałyby realistyczne pejzaże i portrety tworzyć. Ok, trzymajcie się, cześć.